Cześć, witajcie. Kontynuujemy cykl wykopalisk, można tak powiedzieć, i jedziemy dalej w temacie nośników danych. No tak, były magnetyczne, były tak. Optyczne, no to musimy zakończyć cykl i powiemy teraz o nośnikach półprzewodnikowych, no które w tej chwili znacie jako karty SD czy dyski SSD. W zasadzie każdy z nich korzysta, chociaż nie wszyscy świadomi, ale macie je w telefonie, w zegarku, no, w zasadzie wszędzie w tej chwili. Bo każda pamięć, nawet w samochodowym radiu, w ekspresie do kawy takim bardziej smart, to też jest oparta o pamięci półprzewodnikowe. Pamięci półprzewodnikowe od zawsze, że tak powiem, dzieliły się na dwa rodzaje, czyli pamięć RAM i pamięć ROM. Pamięć RAM to jest ta pamięć, na której na co dzień pracuje komputer, tam się jest wczytywany i wykonywany program, tam są wszystkie dane trzymane i tak dalej. To jest RAM, znaczy Random Access Memory, czyli pamięć o dostępie swobodnym. Fajna, szybka, niedroga, ma jeden feler. Jej zawartość znika w momencie, kiedy przestaniemy ją zasilać. Bo ona się nadaje do pracy bieżącej, natomiast nie nadaje się do trzymania niczego. Natomiast druga pamięć to jest pamięć ROM, czyli Read Only Memory, która, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko do odczytu i jej zawartość nie znika po odcięciu zasilania, ona jakby jest na stałe. I typowo to wyglądało tak, że po prostu komputer startował, miał jakiś tam mały kawałek systemu w pamięci ROM, resztę sobie doczytywał z dyskietki czy z dysku do pamięci RAM i dalej to sobie szło. Ale z tymi pamięciami ROM to był taki kłopot, że trzeba je było programować w zasadzie w fabryce. Jej zawartość była jakby zapisana w strukturze układu. No i to nie było zbyt fajne, nie było zbyt mądre, dlatego dosyć szybko pojawiły się pamięci EEPROM, czyli pamięci, które sobie można było zaprogramować. Taki programator EEPROMów to było takie stosunkowo niedrogie i proste urządzenie. Co więcej, te pamięci można też było skasować, tylko kasowanie było takie przedziwne, bo one miały w sobie takie okienko, dosłownie taki kawałek, przezroczysty kwadracik. I jak tą pamięć się podłożyło pod światło ultrafioletowe, to ona się kasowała tam po iluś tam minutach. Nie pamiętam, to pewnie zależy od konkretnego rozwiązania. Ale generalnie trzeba było tam przez jakiś czas poświecić ultrafioletem na tą pamięć, ona się kasowała. Wtedy można było zakleić to okienko, zaprogramować czymś innym albo poprawioną wersją tego samego i tak dalej. Było to najszczęśliwsze rozwiązanie, chociażby właśnie z racji tego, że jest kasowany ultrafiolet. No tak, ale wiesz, ale to ci łatwo umożliwiło... Łatwo było przypadkowe skasowanie, tak. No tak, no bo jeżeli się na przykład odkleiła ta nalepka na pamięci, tak, to troszeczkę słoneczka i cześć. Natomiast te pamięci EEPROM to w latach 80. i tak gdzieś do połowy 90. to był standard, jeżeli chodzi o urządzenia. Co prawda w domu sobie tego przeciętny człowiek nie mógł przeprogramować, ale już nawet średnio wyposażony serwis jak najbardziej był w stanie taką pamięć skasować i wgrać tam poprawioną wersją oprogramowania czy czymś takim. No, takie pamięci na przykład mogliście znaleźć chociażby w magnetowidach, bo pamiętam, że z magnetowidu właśnie taką pamięć kiedyś bebeszyłem, także... W starych PC-tach, tak, w kartach graficznych starszego pełne typu, tego było dawno. Tak. No, każde praktycznie urządzenie do połowy lat 90. Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że gdzieś tak... Nawet do końcówki jeszcze w niektórych segmentach pokutowało to. No i co? No, EEPROMy odeszły w połowie lat 90. mniej więcej, bo zostały wyparte przez kolejną pamięć, tym razem przez Flash ROM. Flash ROM to jest pamięć też działająca na takiej zasadzie jak EEPROM, tyle że jej kasowanie i nadpisywanie było dużo, dużo prostsze. Do tego stopnia, że można to było zrobić, że tak powiem, w układzie, bez wymontowywania tej kości pamięci i wkładania w jakiś specjalny programator. Dlatego na przykład można było wgrać sobie nowszą wersję oprogramowania do starej Nokii. No właśnie, bo tam już była pamięć flash. Albo wgrać nowszy BIOS na płytę główną. Zresztą od tej nazwy, od flash ROM-u się pochodzi słowo flashować. Telefonu. Tak, dokładnie. Flashowanie telefonu to jest wgrywanie, po prostu programowanie pamięci flash. Co w tej chwili ta nazwa jest nie do końca adekwatna, ponieważ już się... Znaczy, jak to było? Się... Gimby nie znają, chociaż gimbów już chociaż dawno nie ma, używają. Ale no wiecie o co chodzi. Obecne pokolenie, które wchodzi, że tak powiem, dopiero
w świat, którym się zaczyna zajmować tak troszeczkę bardziej na serio, to już tego nie pamięta, co się wyrabiało. No w tej chwili to na SSD-kach wszystko leci. Dokładnie. Ale słowo flaszowanie przeżyło pamięci flash, tam przeżyło. Pamięci flash nadal są stosowane. Myślę, że w wielu urządzeniach właśnie typu, tak jak mówisz, ekspresy do kawy czy coś takiego, to właśnie tam siedzi flash. Każdy wasz smartfon ma flasha wbudowanego. Natomiast flash nadal nie był pamięcią, która by się nadawała dla przeciętnego użytkownika jako zastępnik dyskietki czy płyty. I dopiero pojawienie się pamięci SSD spowodowało, że możemy się cieszyć o takimi urządzeniami albo takimi, albo takimi. Co to jest pamięć SSD? Pamięć SSD to jest w skrócie, tak w bardzo dużym uproszczeniu, taka pamięć RAM, czyli o dostępie swobodnym, która nie znika w momencie wyłączenia zasilania. Czyli to, co tam zapiszemy, to tam sobie jest. W związku z czym no, to jest po prostu idealne rozwiązanie właśnie do zrobienia z tego karty pamięci, do zrobienia tego właśnie jakiegoś wbudowanego dysku. Zamiast dysku, który się kręci magnetycznego, to właśnie, żeby na czymś takim zrealizować. Żeby zrobić z tego pendrive, żeby to włożyć do kamery, do aparatu, do czegokolwiek. Po prostu, ponieważ jest to w odróżnieniu od napędów magnetycznych i optycznych, jest to urządzenie, które jest pozbawione części ruchomych. Czyli mniejsze ryzyko można awarii mechanicznej. Można tym trząść, można tak, tym różne jest, dziwne rzeczy właśnie, robić, nic się z tym nie... Jest niewrażliwe nie na wstrząsy, na ruch, dlatego się to tak spopularyzowało właśnie wraz z rozwojem urządzeń mobilnych, bo chociażby karty pamięci wraz z rozwojem aparatów i kamer cyfrowych po prostu były wybawieniem. Powiem wam szczerze, że parę razy mi się taką kartę zdarzyło też utopić, i po ususzeniu działała. Jedyne no, co nie wolno jej mokrej włożyć do czytnika, no nie, bo wtedy nie. Można ją już elektronicznie uszkodzić, tak? Natomiast fizycznie, no to myślę, się, że jej nie złamiemy, nie walniemy jej młotkiem, to z taką kartą w zasadzie nic się nie może stać. Jedyne możliwe uszkodzenie to jest uszkodzenie no, elektryczne. Też mi się zdarzyło. No termicznie pewnie by się dało to załatwić. Tak, albo termicznie. Na przykład zdarzyło mi się parę razy, że karta pamięci w telefonie mi zdechła. Od tak po prostu nagle. A do tego to dojdzie. Ale to za chwilę. Jeszcze z takich historycznych ciekawostek. Kiedyś był taki pomysł zrobienia pamięci RAM, której nie zanika po odłączeniu zasilania poprzez po prostu zastosowanie podtrzymywania bateryjnego. Były takie patenty, to było właśnie końcówka lat 80., początek 90., tak zwane ramkietki. Coś, co funkcjonalnie odpowiada obecnym kartom SSD i było realizowane przez po prostu pamięci RAM i plus taką pastyleczkę, bateryjkę, która w momencie, kiedy tą pamięć wyjmowaliśmy z urządzenia, to ta bateria miała za zadanie podtrzymać zawartość tej pamięci. No ale to taka ciekawostka po prostu. Oczywiście w momencie, kiedy się pojawiły SSD-ki, no to siłą rzeczy wyginęło. Siłą rzeczy. I teraz tak, powiedzieliśmy bardzo dużo o zaletach pamięci SSD, no to teraz musimy trochę powiedzieć o wadach, bo nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. W zasadzie jedyną poważną wadą pamięci SSD jest to, że każda komórka tej pamięci ma określoną ilość zapisów, którą jest w stanie przyjąć. Czyli do danej komórki pamięci możemy zapisać i no tutaj różni ludzie podają, to jest zależne na pewno od technologii, konkretnie wykonania, od producenta, ale też od tego, jak to jest mierzone. Ale to są liczby, ja się spotkałem z liczbami od 3000 do 100 tysięcy, także rozrzut jest, jak widzicie, dosyć spory. Natomiast to są tysiące zapisów, może dziesiątki tysięcy zapisów w jedno miejsce pamięci, po której po prostu następuje uszkodzenie tego kawałka pamięci półprzewodnikowej. I teraz tak, czy to jest dużo, czy to jest mało? No to odpowiedź jest, to zależy. Bo weźcie pod uwagę, że w takim systemie plików FAT na przykład, który jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o karty SD i pendrive'y, on ma taką przypadłość, tam każdy system plików ma, ale w FAT-cie to szczególnie boli, że jest pewien obszar nośnika, który jest taki, że tak powiem, newralgiczny, czyli gdzie, co byśmy nie robili z tym nośnikiem, jakikolwiek zapis w którekolwiek miejsce, powoduje też zapis do obszaru FAT-u. Czyli tak naprawdę, jeżeli będziemy pisali pliki gdziekolwiek, to będziemy też pisali w ten obszar, ten newralgiczny. On jako pierwszy trafnie. I on trafnie jako pierwszy. Szczerze mówiąc tak, no wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy do zapisania półmegowy plik. Znaczy nic wielkiego, tak? Natomiast zapisujemy go po jednym bajcie. I w tym momencie każdy zapis każdego bajtu
Powoduje też zapisy do FAT-u i tak naprawdę przeciętny pendrive czy karta SD nie jest w stanie takiej operacji wytrzymać. No więc jak to jest, że wytrzymują? No to jest tak, że po prostu następuje buforowanie, czyli najpierw zapisujemy po prostu to, co mamy zapisać, a potem dopiero jak już komputer sobie wymyśli, co tam w tym facie ma być jakby nową zawartość, to wtedy jest nadpisywany fat albo inne takie miejsca newralgiczne. To tak jest po prostu buforowanie. Nie zapisujemy co byte, tylko zbieramy większą paczkę danych i wtedy ją zapisujemy. I właśnie dlatego na przykład jak macie tam pod Windowsami czy czego tam używacie, macie taką opcję bezpiecznego wysuwania nośnika. To właśnie dlatego, że jest buforowanie. Jeżeli byśmy skończyli zapis, nie użyli tego bezpiecznego usuwania i po prostu wyciągnęli pendrive'a czy kartę, to jest szansa, że po prostu wam się to nie zapisze, ponieważ część tych zapisów jeszcze nie została fizycznie na nośnik przeniesiona. Część jakby informacyjną, ten kawałek danych, który mówi, co tam jest zapisane. Tak. Znaczy to co stracicie, to diabli wiedzą, bo to losowo może być, ale może się okazać, że po prostu nic tam nie będzie na tej karcie czy pendrive'ie po wyjęciu. A może się okazać, że się wszystko zapisało, bo te bufory to po prostu są takie... No to działa w ten sposób, że ma to zapobiegać po prostu niepotrzebnym zapisom na nośnik i może tak traficie, że akurat wszystko będzie zapisane, natomiast no lepiej jest jednak używać tego bezpiecznego usuwania, no wtedy macie gwarancję, że po prostu wszystko, co tam czekało na zapis, to zostanie zapisane i wtedy dopiero będziecie mogli to wysunąć. Kiedyś któryś chyba Ubuntu ktoś sobie wymyślił, że zrobi zapis tak zwany synchroniczny, czyli właśnie bez buforów. No i skutek był taki, że właśnie próba przegrania czegokolwiek na pendrive'a w zasadzie kończyła się śmiercią tego pendrive'a. Także to nie są takie teorie, tylko po prostu ktoś to sprawdził. To faktycznie tak działa, że można załatwić dużą ilością zapisów taki nośnik. No dobrze, no to teraz jakim cudem ludzie zrobili dyski SSD, które sobie chodzą i jak wiadomo tych zapisów jest cała masa i one sobie chodzą i tam się nic nie psuje. A no tutaj użyliśmy takiego triku, że dysk ma swój własny rozumek i on po prostu rozrzuca te zapisy po obszarze dysku, tak jakbym powiedział. Czyli zapisując z punktu widzenia komputera, zapisując dwa razy ten sam plik, nadpisując go, on fizycznie na dysku się znajdzie w zupełnie różnych miejscach. Po prostu wewnętrzna elektronika dysku stara się po prostu równoważyć zapisy w obszarze całego dysku. Dlatego jeżeli chodzi o dyski SSD, to producenci nie podają czegoś takiego jak przy kartach SD, czyli ile zapisów do jednej komórki można wytrzymać, tylko ile gigabajtów czy tam terabajtów zapisu takie urządzenie jest w stanie przyjąć. Ponieważ ono po prostu rozrzuca te zapisy po wszystkich komórkach, tak żeby tam te kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy zapisów do pojedynczej komórki równo się rozłożyło na cały dysk. I jeżeli to jest sprawnie zrobione, a jest dosyć sprawnie robione, to faktycznie taki dysk jest w stanie trzymać parę lat. No chyba, że ktoś faktycznie, nie wiem... Ma pecha. Albo ma pecha, albo robi bardzo nietypową rzecz, która po prostu generuje strasznie dużo zapisów na dysku. Są takie rodzaje aktywności, które generują bardzo dużo zapisów na dysk, na przykład bazy danych, co po niektóre. No i taka baza danych na dyskach SSD to potrafi je naprawdę w 2-3 lata po prostu wyczerpać ten limit zapisów na dysku. Wiem, zdarzyło mi się takie coś. Na szczęście to było w rajdzie na macierzy, więc nic się nie potraciło, ale no po prostu trzeba uważać, trzeba zdawać sobie sprawę z ograniczenia nośnika. I jeszcze właśnie druga sprawa, jak jesteśmy przy dyskach SSD, jak już padnie, to odzyskanie danych z dysku SSD to jest znacznie, znacznie bardziej skomplikowana operacja niż odzyskanie danych z dysku magnetycznego. Nie jest to niemożliwe, ale łatwe to nie jest. Łatwe to nie jest. Dużo mniej firm potrafi odzyskiwać dane z SSD-ka, a szczególnie dobrze odzyskiwać. No i na pewno biorą za to więcej pieniędzy. No tak, i jakby mniejsze szanse są na odzyskanie większości danych. Zdecydowanie, o ile z nośnika magnetycznego, jeżeli to nie jest wybuch albo pożar, to jest bardzo duża szansa, że większość danych jesteśmy w stanie, znaczy my nie, ale jakaś firma... Ale ci, którzy się tym zajmują. ...jest w stanie odzyskać i to nawet za nie w tej chwili nie tak wielkie pieniądze. No tak, jakieś próbowałem z karty odzyskać i Amba Fatima, było i nie ma. Było nie ma, tak. Nic się nie udało. Także pamiętajcie o tym, że nośniki półprzewodnikowe są fajne, ale też mają swoje ograniczenia.
Dokładnie. I nie należy jakby wierzyć w tą ich niezniszczalność, bo są jak najbardziej zniszczalne, ale bardziej my je możemy zniszczyć, zapisując na nich za dużo, za często, niż one same uszkodzą się na przykład w sposób fizyczny, zamoczenie, zalanie i tak dalej. Ale tam po prostu, wiesz, no to jest elektronika, elektronika sama z siebie też potrafi się po prostu zjarać. No, dokładnie. I dlatego szczególnie w wypadku dysków SSD, no backup, backup, backup. Zdecydowanie, jeżeli nawet podłączacie pendrive do telefonu, to też najpierw go w oprogramowaniu telefonu wyjmijcie, a dopiero potem wyciągajcie fizycznie. Tak samo z kartą pamięci, jeżeli wasz telefon jeszcze ma gniazdko na kartę pamięci. Wyłączcie telefon, włóżcie, wyjmijcie kartę, włączcie go ponownie. Nie róbcie tego na uruchomionym telefonie. Bo różnie to bywa, 10 razy się uda, za 11 stracicie na przykład wasze zdjęcia z wakacji. Kicha będzie. No, chyba że to jest faktycznie taka karta, która jest używana do przerzucania danych. Tak, no, tymczasowo generalnie to... tak. Mniej ważne dane mogą tam być. No tak, no to pendrive'y w tej chwili są tak wykorzystywane. Dokładnie. No i to chyba tyle, no jeżeli chodzi o pamięci, to wyczerpaliśmy, zdaje się, temat. Tak, no możemy jeszcze się pozastanawiać, co zastąpi nasze drogie SSD-ki i flesze. No to możemy się pozastanawiać, ale to jak sobie byś poczytał różne rozkminy ludzi z lat 90, jakie będą pamięci przyszłości, to śmiech pusty ogarnia. Teraz, gdybyście mnie zapytali, teraz ja bym powiedział, że chmura, ale nie jestem pewien, czy tak do końca. Jednak fizyczny nośnik mimo wszystko, przynajmniej, nie wiem, dla ludzi starszych, tak jak ja, fizyczny nośnik to jest fizyczny nośnik. Dobra, dane mam w chmurze, ale na wszelki wypadek mam jeszcze je na dysku twardym, zwykłym, magnetycznym. Noszę sobie na pędraczku. Tak, na wszelki wypadek. Znaczy, co będzie, no to nie wiemy, no chyba, że tak jak to kiedyś mówiliśmy, no trzeba usiąść i poczekać, to się wtedy dowiemy. To bardzo prosta metoda, tylko niestety czasochłonna. Albo jak będzie cyfrowa apokalipsa. Albo jak będzie cyfrowa. Bomba zrobi boom i się wszystkie flesze pokasują. No ale wtedy to już nie będziemy mieli zmartwienia, co zastąpi flesze. A wiesz co, to jest ciekawe, że szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o impuls elektromagnetyczny, to podejrzewam, że karty dziurkowane najlepiej by to zniosły. Prawda? No. No. No i książki, takie zwykłe drukowane, nie? Z ciekawostek, kiedyś jacyś ludzie się zastanawiali, jakby trzeba było zostawić dla przyszłych pokoleń tak na za 100 tysięcy lat, żeby mogli odczytać jakieś przesłanie, jakieś coś i analizowali różne fikuśne metody, jakieś tam i atomowe, izotopy, i oczywiście wszystkie elektroniczne i tak dalej. I wyszło, że wykute w granicie będzie najtrwalsze. No, zresztą mamy na to dowody, jakby nie zbyte ze starożytności. No, ale to już jest temat na kolejny film. Także cóż, dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejne. Cześć! Cześć!